Do Ostrowca Świętokrzyskiego trafi 8 nowych niskoemisyjnych autobusów elektrycznych, które wyprodukuje starachowicki MAN. Autobusy są, charakteryzują się dużą przestrzenią dla pasażerów wewnątrz pojazdu, więc tego powietrza, przeszklenia jest dużo. Design wpisujący się w dynamiczne, nowoczesne miasta i ja jestem przekonana, że pasażerowie po jazdach próbnych rzeczywiście zdecydują się na korzystanie z transportu zbiorowego w Ostrowcu i w większej części, częściej niż obecnie, będą z niego w przyszłości korzystać. Nowe autobusy zachęcą do tego, żeby tymi autobusami podróżować i przemieszczać się po Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowy układ ścieżek rowerowych i dostępność tych ścieżek, połączenie ich w określone ciągi komunikacyjne też spowoduje, że część osób będzie korzystało z tego ekologicznego transportu, jakim jest na przykład rower. Zachęcamy do korzystania z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Tutaj duże zadanie przed prezesem i załogą, aby dopasować tę siatkę połączeń, aby ją trochę zmienić, dopasować do potrzeb, do szkół, do placówek, do instytucji. Po podpisaniu umowy strony muszą jeszcze doprecyzować uzgodnienia techniczne, potem już tylko zlecenie produkcji. To jest najważniejszy etap, czyli gromadzimy materiały, składamy zamówienia do naszych poddostawców, przygotowujemy dokumentację techniczną potrzebną do wyprodukowania. No i sam etap produkcji to jest kilka tygodni. I liczymy, że ta sytuacja geopolityczna nie wpłynie na zachwianie łańcucha dostaw i zgodnie z umową będziemy te autobusy mogli dostarczyć. Umowę zakupu elektryków na kwotę ponad 20 milionów złotych podpisano w poniedziałek 28 lutego w nowej, jeszcze nieukończonej siedzibie MZK. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Z tego obiektu i z tego kontraktu będą korzystać mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i spółka Miejski Zakład Komunikacji. Spółka, która wyprowadzi się z centrum miasta i przeprowadzi się tutaj w okolice Celsyhuta Ostrowiec przy ulicy Samsonowicza, ma być nową jakością komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim wspomina, że już w latach 80. XX wieku mówiło się, że MZK, a wówczas MPK, powinno mieć nową bazę w innej lokalizacji. Najcięższe warunki pracy dzisiaj na bazie, tej starej bazie MZK, ma zaplecze techniczne, ma warsztat, który na tamte czasy były autobusy 6-8-metrowe i my tak naprawdę takie kanały mieliśmy przystosowane. Dzisiaj ta baza, która tutaj jest wykonywana, jest to baza, która będzie spełniała właściwie własne zadanie na kolejne 50-60 lat. Przewidywany koniec prac budowlanych przy bazie MZK zaplanowano na przełom marca lub kwietnia. Przeniesienie przedsiębiorstwa zaplanowano jednak dopiero na jesieni po odbiorze nowych autobusów.